Aloha, z tej strony Elza i witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy festiwal na plaży i sprawdzimy nowe aktywności, jakie przyszykował dla nas zespół Star Stable. Jestem najbardziej ciekawa tego kota, dla którego będziemy musieli łowić aż przez 5 dni ryby. Jak dla mnie to troszkę jednak wyzwanie, ale postaram się. Wpierw zmienimy stajnię, abym pamiętała o tych wszystkich aktywnościach. Klikamy i ustaw jako stajnię macierzystą. Nigdy chyba nie miałam na tym koncie tej stajni, tak mi się wydaje. Dzisiaj jestem pierwszy raz i wyszliśmy ze stajni. Skoro już zmieniliśmy tutaj stajnię, to możemy już, słuchajcie, zobaczyć ten nowe aktywności. Elza, właśnie z tobą chciałam porozmawiać. Pamiętasz, jak ostatnio mówiłam, żeby poczekać i sprawdzić, czy współpraca z Jamesem Cludmillem się ułoży? No cóż, nie ułożyła się. I wtedy podszedł do wędkujących turystów i zaczął ich nagabywać, żeby kupili piłki plażowe. Spłoszył przy tym wszystkie ryby. Jak ludzie mają się relaksować, kiedy on wyrabia takie rzeczy? O, Elza, jesteś! To święto zamienia się w tragedię dorównującą Macbethowi. Ten cały Cludmill chce z niego zrobić turystyczną pułapkę. Nasze święto zamienia się w jakiś chwyt reklamowy z ryczącą muzyką i straganami z tanimi ozdóbkami. Chciałyśmy z nim porozmawiać, ale jest ciągle zajęty bieganiem z miejsca na miejsce i nie sposób go złapać. Wcześniej obiecywał, że tu wpadnie porozmawiać o festiwalu, ale nigdzie nie możemy go znaleźć. Zaczynam podejrzewać, że z jakiegoś powodu nas unika. Prowadzenie festiwalu razem z Jamesem już i tak było trudne, ale teraz sprawy wymknęły się spod kontroli. Musi mieć jakiś ukryty powód, żeby nie trzymać się ustalonego wspólnie planu. Tylko jaki? Skoro nie możemy spytać Jamesa, co zamierza, musimy same rozwiązać tę zagadkę. Czemu tam Shire stoi? Gdy już się dowiemy, czemu tak się uparł, żeby zmienić to święto w imprezę pełną chaosu, łatwiej będzie go przekonać, żeby się uspokoił. To jak, Elza, masz ochotę przeprowadzić małe śledztwo? Zrobię wszystko, żeby uratować festiwal na plaży. Taki zapał mi się podoba. Skoro nie możemy znaleźć Jamesa, porozmawiajmy z jego najbliższymi współpracownikami. W forcie Pintra są Syndra, strażnik kapitan Waterloo, no i oczywiście Isabel Fig. Jak będziesz z nimi rozmawiać, postaraj się znaleźć jakiś trop. My w międzyczasie spróbujemy jakoś dojść z tym wszystkim do ładu i zajmiemy się prowadzeniem relaksującej imprezy na plaży. Za 5 minut zaczynam sesję medytacji grupowej, ale niestety równocześnie ma się odbyć pokaz z trąbkami zorganizowany przez Jamesa. Chwileczkę, czy to James próbuje właśnie sprzedać ręczniki tamtym uczestnikom festiwalu? Jamesie Cludmill, na zieleń traf Jorviku, co ty wyrabiasz? Panie Shire, co ty tu robisz? To jest Shire prawdziwy. O, patrzcie, kto tutaj jest. Kajtek, siemanko. Ja nie mogę. Patrzcie, jacy zas pogromcy parkietu. Heł, a cześć, Elza. Cześć, Elza, jeśli jesteś tu, by spróbować sił w magicznym wyścigu, to nie po to tu jesteś. Chyba zamiast tego chcesz mi zadać pytanie. No cóż, podsłuchałam przypadkiem twoją rozmowę z Mel Italią, a raczej słyszałam Talię aż stamtąd. Naprawdę chciałabym pogadać, ale jestem taka zajęta organizacją wyścigu. Wiesz, jak jest. Wiem, że to rozumiesz. O, spójrz tylko, ktoś chce wziąć udział w wyścigu. Muszę go obsłużyć. Pa! Wiesz to, Snowflake, mam wrażenie, że Isabel nie będzie ze mną szczera, dopóki nie przedstawię jej dowodów na to, że James coś kombinuje. Zacznijmy śledztwo od Fortu Pinta. He? Czego chcesz? Każda sekunda rozmowy z tobą uniemożliwia mi strzeżenie fortu przed złem. Przepraszam, jestem dziś trochę marudny. Upał zawsze mnie męczy, a ten hałas od strony plaży utrudnia mi pracę. Jakby mało było tego, że co weekend jest tu dyskoteka. Jestem tu, by służyć i chronić. Mogę ci w czymś pomóc? Jestem tu, by zadać ci parę pytań o Jamesa Cludmilla. O Cludmilla, Ten chłopak ostatnio jest ciągle w biegu, prawie go nie widuję. Chwileczkę, niech pomyślę. Odebrałem ostatnio ciężką przesyłkę zaadresowaną do Jamesa.
miała oznaczenie ostrożnie, a ręce miałem po niej oblepione brokatem. To wszystko, co wiem. Cindy na pewno wie coś więcej o planach tego artysty od siedmiu boleści. W takim razie, słuchajcie, musimy odwiedzić naszą koleżankę. Przypadkiem podsłuchałam twoją rozmowę z kapitanem Waterloo. Mam dla ciebie ploteczki. Czy każdy w tej grze kogoś podsłuchuje? James dostał przesyłkę i poprosił mnie o pomoc w przeniesieniu jej na plażę w środku nocy. Ważyło to tonę, a co gorsza, musieliśmy to nieść ostrożnie, bo mówił, że to coś delikatnego. Nieśliśmy to razem przez całą drogę w egipskich ciemnościach. Paczka, albo raczej to, co z niej zostało, powinna być w dokach. Sądzę, że miała coś wspólnego z festiwalem na plaży. Okej, słuchajcie, musimy zobaczyć, co to jest, aż ja się zaciekawiłam. Patrz, Snowflake! To przesyłka, o której mówili Syndra i kapitan Waterloo. Jest zaadresowana do Jamesa i zawiera plastikowe płyty, pojemniki z brokatem i maleńkie lusterka. Mam już dość dowodów, żeby skłonić Izabel do mówienia. Jestem ciekawa, co z tego wynika, bo jak ja tak tam patrzę i czytam, to tak niewiele wiem, o co chodzi. Już jesteś z powrotem? Co tam? Wiem, co zrobiłaś. Dobra, masz mnie. Powiem prawdę. Wyścig z okazji odrodzenia Aiden to podpucha. James zamówił ogromne plastikowe panele do zamocowania pod powierzchnią wody. Posypał je brokatem i przykleił do nich malutkie lusterka, aby uzyskać efekt skrzącej się powierzchni podczas chodzenia po wodzie. Pracowaliśmy nad tym razem. Chcieliśmy tylko tchnąć nieco magii w to święto. A ja chciałam, żeby potraktowano mnie poważnie jako magiczkę. Rozumiem, to twoja najlepsza sztuczka magiczna. Dzięki, to dla mnie wiele znaczy. Pociąga nosem. To prawda. To faktycznie nie fair wobec uczestników festiwalu. Może trzeba poinformować Mel i Talię. W międzyczasie zniosę opłatę w wysokości 10 tysięcy jeden jorwickich szylingów. Jeszcze jej nikomu nie naliczyłam, ale i tak. Jakie cudo! Taki piękny jesteś. Ale cudny. Oto i Elza, nasz agent numer jeden. Jak ci poszło rozpracowywanie machinacji Jamesa? Niemożliwe. To smutne, że ci o tym powiedziała. Magik nie powinien nigdy ujawniać swoich tajemnic. Jeszcze gorsze jest to, że James próbuje zbijać na tym kasę. Dzięki za przeprowadzenie śledztwa, Elza. Dzięki tobie przedstawienie może trwać. Musimy sobie o tym porozmawiać z Jamesem. Wkrótce zacznie się impreza przy ognisku i będzie ku temu okazja. Tak, coroczne święto na cześć lata i rozpoczęcia nowego roku akademickiego. To stara tradycja, którą udało nam się na nowo rozniecić. Specjalnie użyłam tego słowa. Ha! W dawniejszych czasach rolnicy palili pozostałości po letnich zbiorach i używali popiołów do nawożenia pierwszych jesiennych zbiorów. Dziś nie wszyscy uprawiają tu rolę, więc wrzucamy do ognia to, co ma dla nas znaczenie. To nawet nie muszą być fizyczne przedmioty. Mogą mieć charakter metaforyczny. To fajna tradycja. I mamy nadzieję, że się zajmie, haha, znaczy przyjmie, samo mi się wyrwało. Ja wrzucę swoje nadzieje i marzenia na przyszłość, aby dodać im mocy. Spójrz, ludzie zaczynają się schodzić. Chodźmy w stronę ogniska. Lecimy! Jeszcze Anna tutaj przyszła i Lisa. Jesteś! Jesteśmy! Co chcesz wrzucić do ogniska? Moje największe marzenie, żeby dodać mu mocy. To było coś! Dzięki za pomoc we wskrzeszaniu tradycji. A teraz dołączmy do zabawy przy ognisku. Gwałtowny wdech. To on! Tam jest! Musimy z nim porozmawiać. Jamesie Kludmilu, co ty sobie wyobrażasz? Próbujemy z tobą porozmawiać, ale ciągle się nam wymykasz. Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Ewentualne zażalenia i pytania proszę kierować do mojego współpracownika, burmistrza Pinauta. Nie, porozmawiamy teraz albo wcale, Kludmil. Dobra, o co chodzi? Dlaczego chcesz zrobić z tego relaksującego święta coś,
czy mnie jest? Elza bada sprawę, a my po prostu wiemy, że coś tu jest nie tak. Dobra, pora wyznać prawdę. Ostatnio odnotowałem spadek liczby turystów w Forcie Pinta i chciałbym po prostu na nowo wzbudzić zainteresowanie tym miejscem. Czy może być coś lepszego niż szalona, zakręcona impreza? Doprawdy, przykro nam to słyszeć. Tak, następnym razem mógłbyś być z nami szczery. Miałyśmy mnóstwo pomysłów na to święto, które nie wypaliły. Jestem przekonana, że mogliśmy dojść do porozumienia. Doceniam dobre intencje, ale muszę przecież dbać o wizerunek. Oj, wiemy co i jak. Przecież jesteśmy aktorkami. Święto dobiega już końca, ale co powiesz, żeby w przyszłym roku najpierw wszystko uzgodnić, a przynajmniej ustalić, żeby poświęcić część święta trąbkom, wyścigom po wodzie, szalonej wyprzedaży piłek plażowych. Cieszę się, że wszystko wyjaśniliśmy. Doceniam szczerość Jamesa. Coś jeszcze, za chwilę mam kwartalną naradę z burmistrzem. Chcę rzucić parę propozycji dotyczących jesiennej turystyki. Będą ciastka, nie mogę się spóźnić. Nie spodziewają się mnie, więc muszę szybko dotrzeć na miejsce, żeby mieć szansę na świeżą bułeczkę z kardamonem. Tak, chodzi o wyścig z okazji odrodzenia Aiden. Możesz to wyjaśnić? Och, Izabel odwaliła kawał dobrej roboty organizując to wszystko. Ja? Myślałam, że to ty wszystko przygotowałeś. Nie, chcesz mi powiedzieć, że wyścig się udał mimo, że żadne z nas go nie przygotowało? W takim razie, kto to zrobił? Idris, no nie! Pchełki tańczył wokół odnia jak ćmy zwabione płomieniem. Wielki Idris! Zauważyłem, że organizujecie tu jakieś przyjęcie. Urocze, ale... nazbyt zwyczajny jak na mój gust. Postanowiłem się zjawić i trochę je ożywić. Dodać mu nieco magii. Co? O czym on mówi? Czy Idris właśnie powiedział, że wyścig z okazji odrodzenia Aiden jest prawdziwy? Żegnajcie mieszkańcy Jorviku. Było mi bardzo miło, ale jak mawiają, mam mnóstwo roboty, a dzień jest za krótki. I tak oto kurtyna opada, a wielki Idris znika w chmurze dymu. Mówi z zagadkami jak prawdziwy magik. Musimy odgadnąć, co takiego powiedział. W dniu, którym weźmiesz na poważnie słowa Idrisa, popełnisz wielki błąd. Racja. Może po prostu chciał być w centrum uwagi? Ale w takim razie, jakim cudem wyścig z okazji odrodzenia Aiden doszedł do skutku? Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, uwielbiam te zadania, naprawdę będę je bardzo miło wspominała. I będę czekała, słuchajcie, cały rok, aż powróci ten festiwal. Niestety, tej wielkiej zagadki nigdy już nie rozwikłamy. Zrobiłyśmy to, co miałyśmy tu do zrobienia, a teraz weźmy udział w świętowaniu na plaży. Chodź Elza, czas na relaks. I to wszystko? No dobra, ale faktycznie, słuchajcie, było stopę dla konia. Także, kucysiu, przy okazji cię trenuję. Zobaczmy teraz zadania z naszym kotkiem. Witaj, Elza. Znasz już naszego świeżo upieczonego amatora wędkowania? To zabłąkana kotka kręci się przy pomoście w nadziei, że uda jej się zjeść rybę. Byłem z nią u weterynarza i poza tym, że jest trochę za szczupła, nic jej nie dolega. Może masz ochotę się nią zaopiekować? Na pewno zapewnisz temu zwierzakowi przytulny dom. Sama miłość jednak nie wystarczy. Zwierzak to duża odpowiedzialność. Muszę się upewnić, że sprostasz temu zadaniu. Powierzę ci tę kotkę, jeśli przez 5 dni będziesz się karmić. Potrzebujemy dużej ryby dla naszej kotki. Więc zamiast liczenia, zastosujmy inny system, punktowy. Duża ryba jest warta 3 punkty, średnia ryba 2 punkty, a mała 1 punkt. Gdy zbierzesz 10 punktów, wypuścimy wszystkie ryby z wyjątkiem największej. Oprócz tego nadal możesz złowić 5 dozwolonych ryb.
Jakbyście słyszeli jakieś dźwięki w tle, to słuchajcie, obok mnie śpi Pajda. Piszcie w komentarzu słodki snów Pajda, a do każdego takiego komentarza przypnę serduszko. Złów 5 ryb dziennie i daj największą z nich kotce. Oboje na ciebie liczymy, i ja, i kotka. Jak to działa? Weźmy sobie te zadanie i mamy złowić rybę. Aha, czyli to tak działa. Może teraz jakaś większa? Ajajaj, nie mogę wejść. Okej, już uciekamy stąd. Tu się psuje. Dobra robota. Mam nadzieję, że jutro też się zobaczymy. Porozmawiamy jeszcze tutaj z Mel. Hej, chcemy ci pokazać inne aktywności dostępne podczas festiwalu na plaży. Czy ktoś tu wspomniał o wykrywaczu metali? Tak, udostępniamy tę klasyczną letnią rozrywkę jako jedną z aktywności podczas festiwalu. Kto wie, jakie skarby leżą zagrzebane w piasku? Porozmawiaj z Jamesem, aby poznać szczegóły. Zapoczątkujemy nawet nową tradycję. Na zakończenie święta zbierzemy się wokół ogniska. Zabawa przy ogromnym stosie płonącego drewna to najlepszy sposób na uczczenie lata. To wszystko, baw się dobrze przez resztę festiwalu. Także słuchajcie, został nam już tylko wykrywacz metalu. A myślałam, że on jednak będzie sprzedawał lody, a tu proszę. Elza, mam dla ciebie ciekawostkę. Z badań wynika, że sprzedaż lodów wzrasta o 200%. Gdy na plaży jest ktoś z wykrywaczy metali. Podobno bez tego letni dzień na plaży nie byłby w pełni udany. Coś niesamowitego, prawda? Co ja mam zrobić? Ej, ja mam ten wykrywacz na zadzie! Udało mi się coś znaleźć. To stara oblepiona piaskiem bransoletka. Czas zatarł większość ornamentów. Z wyjątkiem drobnej inskrypcji o treści Holdward. To nasza babcia Holdsworth! Co ja mam z tą bransoletką zrobić? Nie mam już tego wykrywacza. To słuchajcie, wybierzemy się do pani Holdsworth i zobaczymy, czy ona ją przyjmie. O jest! Mogę z nią porozmawiać! Witaj, skarbie! Cóż to może być? Co tam masz, Elza? Wygląda znajomo, czyżby to... Moja stara bransoletka! Ojej, zgubiłam ją wiele lat temu, latem 68 roku, gdy bawiłam się z dziewczętami na plaży Fortu Pinta. Pomyśl, jakie jeszcze skarby mogą być ukryte w piaskach czasu. Dziękuję za zwrócenie mi tego przedmiotu. Był kiedyś bardzo bliski memu sercu i postaram się, żeby znowu tak się stało. Teraz wracamy pewnie do Jamesa, tak, wracamy do niego. Nie udało ci się nic znaleźć? O, a jednak... Ale już tego nie masz? O moje Aiden, to jednak oznacza, że są tu skarby. Wiedziałem, przychodź tu każdego dnia, aby sprawdzić, czy zdołasz znaleźć coś jeszcze. I który jest wyższy? Oj, oj. Shire jest wyższy? Dobrze, ja myślę? One są bardzo... Nie, może Shire chyba jest wyższy. Ale jest już tak minimalnie. Nowa aktualizacja bardzo mi się podoba. Jaka jest wasza opinia? Czekam na wasze komentarze. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!